Dla wielu z nas jazda samochodem to codzienność, ale podróżując zawsze musimy zwracać uwagę na nasze bezpieczeństwo. Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego cyklicznie organizuje wydarzenie Lotos Mistrzowie w Pasach, której finał odbył się w Gdańsku. Podczas akcji eksperci prowadzili instruktaże prawidłowego zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie oraz poprawnego montowania fotelików dla dzieci. Co roku widzimy, że te błędy w zapinaniu pasów są. Bardzo dużo kierowców czy też pasażerów po prostu nie ma świadomości, że te pasy można zapinać w sposób poprawny. Większość tak naprawdę uczestników ruchu drogowego myśli, że samo zapięcie pasów zapewnia nam bezpieczeństwo, a niestety tak nie jest i dlatego też tu jesteśmy. Są trzy zasady i trzy elementy, których musimy pilnować i na którym musimy zwracać uwagę. Pas biodrowy, czyli ten dolny, jak sama nazwa wskazuje, powinien znaleźć się na naszych biodrach. Powinien leżeć na naszych udach, nie powinien być na brzuchu. Pas barkowy przez środek barku. Nie powinien przebiegać gdzieś tam tu na skraju, bo wtedy możemy się z niego wysunąć. I też to, co zauważamy, to, że kierowcy może w mniejszym stopniu, ale na pewno pasażerowie nie wiedzą, od czego jest regulacja wysokości pasa barkowego na słupku. Ona jest właśnie od tego, żeby wyregulować ten pas w ten sposób, żeby on przebiegał przez środek naszego obojczyka. Jest jeszcze oczywiście zagłówek, gdzie cała potylica, czyli cała wystająca część naszej głowy powinna mieć w nim oparcie i powinniśmy o tym pamiętać przede wszystkim też przy jeździe na tylnej kanapie. Nasza akcja też jest w dużej mierze skierowana właśnie do najmłodszych uczestników ruchu drogowego z tego względu, że kupujemy już dobre foteliki, tylko bardzo często nie wiemy, jak je poprawnie zapinać. Często właśnie mając nawet takie urządzenie jak Isofix i fotelik z Isofixem, mimo wszystko wymyślamy jakieś bardzo różne kombinacje zapinania fotelika pasem samochodowym. Pasy, wynalazek stary jak świat, a okazuje się, że możemy go używać źle. No właśnie, no ale tu wspólnie z tą panią żeśmy wyregulowali dobrze. Minimalne były usterki, ale dobrze teraz zrobione. Do tej pory, tak jak mówiłem, nie wiedziałem na przykład na co zwrócić uwagę przy prawidłowym zapinaniu pasów w fotelikach dla dzieci. Teraz wiem na co patrzeć i jak dobrze to robić. Na pewno się przyda, tak. W szczególności jeśli chodzi o dzieci, zapięcie pasów, no coś nowego, żeśmy się dzisiaj nauczyły na pewno. Na pewno duże to ma znaczenie, nie wiedziałem, że trzeba troszkę wyżej tutaj, że nie tutaj niżej. Bo przy zderzeniu, przy wypadku może było coś bardziej sobie uszkodzić. Bezpiecznie się jeździ, prawda? Jak są pasy odpowiednio zapięte, prawidłowo. Powinny być zapinane nie na brzuchu, ale na biodrach, to przede wszystkim. Jak go sobie zapinam, to przechodzi tędy, którędy powinien przechodzić i w każdym razie również to, że ten dolny pas jest na biodrach, też jest poprawne. Zdobyta wiedza na pewno się przyda. Najważniejsze jest, aby po wyruszeniu w drogę zawsze dotrzeć do celu bezpiecznie. Polecamy również zobaczyć Mistrzowie w Pasach znów zaskakują oraz Mistrzowie w Pasach Pit Stop w Trójmieście. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.